Jesteśmy dzisiaj w 22 i 23 rozdziale Dziejów Apostolskich. Trybun Rzymski w Jerozolimie stawia Pawła przed saduceuszami i faryzeuszami, czyli przed Sanhedrynem, bo Żydzi oskarżają Pawła o fałszywe doktryny, a Trybun Rzymski nie rozumie. O co idzie spór. Patrząc na ten tekst. Próbując odnieść go też do siebie, do rzeczywistości Kościoła. Warto zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. A mianowicie pierwsze to jest prawda, a drugie to jest umocnienie od Boga. Pierwsze prawda. Paweł. Mówi prawdę. On nie usiłuje nawet poróżnić saduceuszów i faryzeuszów, tak po ludzku poróżnić, tylko on głosi prawdę. Bo on mówi: Stoję przed wami, jestem faryzeuszem, to jest prawda o nim, jestem synem faryzeuszów, to jest prawda o nim i stoję przed sądem, bo spodziewam się zmartwychwstania umarłych. I to jest prawda. To jest ta prawda, którą on głosi. I teraz prawda sprawia, że wrogowie Pawła zaczynają się różnić między sobą. Dochodzi do rozłamu. Dopóki jest mowa tylko o Pawle, o tym co on robi, to Saduceusze i Faryzeusze są razem przeciwko Pawłowi. Ale Paweł mówi prawdę, nie układając się z nikim i ta prawda, Rozbija ten front przeciwko Pawłowi. Może dlatego w wielu miejscach, czy w rodzinach, czy w miejscach pracy, czy w różnych społecznościach to też może dotyczyć kościoła nie wybrzmiewa właśnie taka jasność, bo ludzie próbują dogadywać się. Oczywiście w wielu momentach naszego życia. Ta zdolność też do kompromisu jest potrzebna, bo to jest też wyraz miłości, często, ale w tym co kluczowe trzeba zawsze głosić, znaczy zawsze trzeba głosić prawdę. A w tym co kluczowe nie może być kwestii kompromisu, a Paweł jest oskarżony o te kluczowe rzeczy, właśnie dotyczące naszego, naszego zbawienia. I na marginesie tego fragmentu możemy też powiedzieć, że bardzo często wydaje się, że przeciwko ludziom, którzy idą Bożą drogą, jest jakiś front, tak? no bo przychodzi jakiś atak, jakieś, jakieś oskarżenie, i bardzo często dokładnie się dzieje tak, jak w dziejach apostolskich. to znaczy to fałszywe oskarżenie, choć oni uważają, że mają rację. Więc to nie jest fałszywe, że oni wymyślają. Bo to często my tak myślimy. Wymyślają, ktoś wymyśla argumenty przeciwko drugiemu. No to jest typowe kłamstwo. Ale to fałszywe oskarżenie polega właśnie na tym, że y, oni, się, o, oni są w błędzie, oni nie rozumieją dróg bożych, więc atakują Pawła. Ale nie ma tak naprawdę jedności między tymi ludźmi. Jedność jest, y, czy raczej trzeba powiedzieć sojusz przeciwko a nie jedność dla prawdy. I dlatego yy, mówmy prawdę i prawdę głośmy. Druga, prawa, druga rzeczywistość z tego tekstu, dla nas istotna, to jest to, że Pan mówi Pawłowi odwagi, yy, bo masz wykonać misję. Trzeba, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie. Tak? Bóg umacnia Pawła. Słuchaj, to nie tu jest koniec. Tylko jeszcze musisz być w Rzymie, jeszcze wiele musi się dokonać i dalsze fragmenty dziejów apostolskich oraz tradycja, bo dzieje apostolskie są przerwane tak jakby i nie mamy końcówki życia Pawła, to dopiero tradycja nam nienaruszona tradycja dopowiada, to Bóg jest rzeczywiście wierny, tak, że, że, że Paweł jeszcze musi wiele zrobić, tak? jeszcze ma wiele do. Wykonania. I dlatego te dwie rzeczy są tu bardzo, bardzo istotne, prawda? Oraz to, że Bóg nas umacnia, i mówi odwagi, trzeba, żeby się ewangelizował, aby się ewangelizowała. Myślę, że kiedy odczytujemy właśnie nasze powołanie, kiedy wracamy też do momentów tego pierwszego powołania naszego, to też i różne trudności i krzyże możemy łatwiej przeżyć, bo Pan będzie cały czas do nas mówił odwagi.